Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Lecz niech się dzieje twoja wola, nie moja. Módl się o co chcesz, Jezu. Ja odniosę zwycięstwo w mej walce z wolą Boga, gdy śmierć poniesie Jego jedyny Syn. Gdzie on jest? Chodźmy! Chodźcie! Judasz, co ty tu robisz? Ty i strażnicy świątyni? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Więc? Który to? Zrób, co ci każę. Dokończ to, co zacząłeś. Wskaż im Jezusa. Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A więc to ty! Jam jest. Nie oddamy cię im! Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie miałbym wypić kielicha, który ojciec dał mi do picia? Ale mój panie... Pozwólcie na to. Jak do zbója wyszliście z mieczami i kijami. Gdy co dzień przebywałem wśród was w świątyni, nie podnieśliście ręki na mnie. Teraz nadeszła jednak godzina wasza i ujawniła się moc ciemności. Oszczędzaj słowa na proces! Janie. Mario. Co stanie się z moim synem? Mówiłam, Krzysiu, i to 3 razy. Nie słuchasz mnie. Mogę odtworzyć wszystkie rozmowy, które... Kis, zamknij się. Mamo, wujek Staś jest nudny. Ale jest twoim wujkiem. Przyjeżdża na 1 dzień i chce zjeść razem z nami kolację. Myślę, że nie prosi o wiele. Ale pękające bębenki grają tu właśnie dziś. To największy koncert roku i... I ciebie na nim nie będzie. To straszna niesprawiedliwość. Synuś, nie odchodź, kiedy mówię do ciebie! Cześć, Krzysiu, co jest? Olu, nie uwierzysz. Za każdym razem, kiedy mam jakieś plany, moja mama musi wymyślić coś... Krzysztofie Proton, musimy porozmawiać o twoim zachowaniu w tej chwili. Księga ksiąg! Nie! Nie jest dobrze! Co
to jest? Fajny strój, mamo! Co się dzieje? Bądź silna i odważna. Nie bój się, ani nie trwóż. Kto mówi? Spokojnie, mamo. To księga ksiąg. To będzie podróż w czasie. O czym ty mówisz? Tak, jakbyś kiedyś już to robił. No tak. Kiedy księga ksiąg chce nam coś pokazać, porywa nas. Ale zawsze bezpiecznie wracamy. Poza tym nie macie się czego bać, kiedy jesteście pod moją ochroną. Zdrowie! Ostrzegam cię! Bądź cicho, Gis! Gdzie my jesteśmy? Według moich sensorów około 30 roku po narodzeniu Chrystusa. Miejsce? Jerozolima. Czy ktoś może mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Aresztowali Jezusa, Mesjasza. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też. Wszystko, czego Jezus nauczał, to miłość. Nie mogę uwierzyć w to, że tu jestem. Samą porę! Cofnąć się z drogi! Zabieramy Jezusa do Piłata. Chodź się ze mną, szybko! Chodź, mamo! 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 Krzyż! Gdzie jesteś? Krzyż! Krzysiu! Krzysiu! Kogo szukasz? Mojego syna. Straciłam go. Tak jak ja. Tyle, że wiem, gdzie mu jest. Ten, którego aresztowali, Jezus. To twój syn? Tak. Jestem Maria. Dlaczego go zabrali? Czy ty jesteś królem żydowskim? Mówisz to od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Moje królestwo nie jest z tego świata. A więc jesteś królem? Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Kto kocha prawdę, poznaje, że ona jest w moich słowach. Czym jest prawda? Ubiczujcie go! Dokąd się wybierasz? Czy nie mówiłeś, że będziesz nas ochraniał? Oczywiście. Uważam jednak, że lepiej byłoby to robić gdzie indziej. Witaj, królu żydowski. Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić cię i mam władzę cię ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry.
Wyprowadźcie go! Mieszkańcy Jerozolimy! Oto człowiek! Czy króla waszego mam ukrzyżować? Nie! Błagam! Nie możesz! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Jedynym królem jest Cezar! Stój, proszę! Mamo? Krzyś? Wszystko w porządku? Co w nich wstąpiło? Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Wiesz co? Mama nic nie powiedziała. Może nie jest już na mnie zła. Księga Ksiąg zabrała ją 2000 lat wstecz na drugi koniec świata i prawie została rozdeptana przez wściekły tłum. Ta, to musi jej się podobać. A, racja. Już po mnie. Mamo, możemy pogadać? Proszę się nie martwić, pani Proton. Zaopiekuję się nią. Mamo, chciałem powiedzieć... Wiem, to wszystko jest strasznie dziwne, tak. Ale nie martw się. Księga Ksiąg sprowadzi nas z powrotem do domu. Obiecuję, będzie dobrze. Krzyś, Maria niedługo straci swojego syna, a to najgorsze, co może spotkać matkę. Nie zostawię jej tak. Mamo, ale nie o to mi chodzi. Dokładnie tak samo zachowujesz się w domu, Krzyś. Mógłbyś czasem pomyśleć o kimś innym, nie tylko o sobie? Mamo, ja... Jan, naprawdę nic nie da się zrobić? Nie mamy na to wpływu. Jezus wiedział i próbował nam to wytłumaczyć. Nie rozumiałem tego aż do dziś. Musimy iść. Zaczęło się. Skąd ona wie? Jest jego matką. Janie! Wreszcie was znalazłam. To Maria Magdalena. Należy do przyjaciół Jezusa. Gdzie jest mój syn? Zabrali go na Golgotę. Pośpieszmy się.
Piłat kazał powiesić to tak, żeby wszyscy mogli to zobaczyć. Co tam jest napisane? Po hebrajsku, grecku i łacinie. Jezus z Nazaretu. Król żydowski. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie. Nie. Niewiasto, oto syn twój. Janie, oto matka twoja. Począwszy od dziś, będę się o nią troszczył, jak o własną matkę. Ja pragnę. Dajcie mu wody. Mam trochę octu. Wykonało się. Synem Bożym. Jesteśmy tu już 3 dni. Czemu nie wracamy do domu? Może Księga Ksiąg chce nam coś jeszcze pokazać? Janie! On żyje! Widziałam go! Żyje? Mario, jak to możliwe? Zostańcie tu! Co dokładnie widziałaś? Nie mogłam spać. Poszłam do grobu. Niewiasto, dlaczego płaczesz? Zabrano pana z grobu. Nie wiemy, gdzie go złożono. Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Mario. Jezus! Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Idź i powiedz moim braciom, żeby poszli do Galilei. Tam mnie zobaczą. Mario! Mario! Jezus zmartwychwstał. Grób jest pusty. Przez lata mówił nam o tym, a teraz to widzimy.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Teraz zrozumiałam. Dziękuję Ci za Twoją życzliwość. Niech Pan błogosławi Ciebie i Twojego Syna. Opiekuj się mamą. Tak zrobię. Musimy znaleźć pozostałych. Powiedzieć im, cośmy widzieli. Słuchajcie, na nas chyba już czas. Nasz dom. Ale... Wygląda na to, że wróciliśmy dokładnie tam, gdzie twoja mama powiedziała... Synuś, nie odchodź, kiedy mówię do ciebie. Krzysztofie Proton. Krzysiu, twoja mama chyba nic nie pamięta. Musimy porozmawiać o twoim zachowaniu w tej chwili. Mamo, przepraszam. To był błąd. A dobrze słyszę? Zachowałem się okropnie. Wiem, ile dla mnie robisz, a zachowuję się, jakbym nie wiedział. Ale ostatnio zaczynam rozumieć, co naprawdę się liczy. Więc jeśli chcesz, żebym zjadł kolację z tobą, tatą i wujkiem, to dobrze, przynajmniej tyle mogę zrobić. Dobrze. To teraz zrobię zadanie z Olą, ale obiecuję, że wrócę na czas, żeby z wami pójść. Co w niego wstąpiło? Całkiem zmień dla Ciebie, Panie, żyć już chcę. Moje życie żałuję.